My
pyta, gdzie podziało się chrześcijaństwo Kowalskiego z Kościoła? Kowalski jest chrześcijaninem z wyboru, ale nie jest chrześcijaninem z wyboru. On przyszedł do Kościoła, tak, ale on pochłonął Chrystusa. On wcale nie był Chrystusowy. On nie patrzy na tego Chrystusowi. Dlatego być chrześcijaninem, siostry i bracia, to trzeba dostrzegać Chrystusa w naszych braciach i naszych siostrach, naszych bliskich. Być chrześcijaninem, to znaczy tu w sercu nosić Chrystusa, a nie łańcuszek na szyi z medalami. Nie mieć figurkę w ruchu. Być chrześcijaninem trzeba mieć Chrystusa w swoim sercu. I dlatego trzeba zerwać z tym dzisiaj podwójnym obliczem. Chrześcijanin powinien być z wyboru. Świadomego, a nie tylko z tej metryki sztuki. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie bardzo dzisiaj nie jest łatwo być takiego jednego oblicza. Nie łatwo być prawdziwym katolikiem, człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem. Choć się wielu ludzi śmieje się w naszej wiary. Dzisiaj wielu poniża tego Chrystusa. Mieliśmy przykład 8 marca tego roku. Jak nerwia uśmiechał się z Chrystusa. Jak się plują na Kościół, to mówili, że to jest niemodne katolickie chrześcijaństwo. I my musimy w takich przypadkach koniecznie śmiało i stanowczo stawać po stronie Chrystusa. Musimy się za nim opowiedzieć. Niestety my dzisiaj bardzo często robimy taką selektywność. To jest fajne, a tam to już nie. No, to nie są będę czciły, no oczywiście, ale co? Kobiety mam nie pożądać, a nie, no to jakieś absurdy są. My dokonujemy dzisiaj, co macie, że tutaj macie selekcji. My mówimy, to są prawdy życiowe, ale to są przestarzałe, to są słuszne, a to są niesłuszne. My chcemy dzisiaj, w ludzie współczesnym XXI wieku, poprawiać Pana Jezusa. Nie można być chrześcijaninem na 70 czy 50%. Bóg zawsze stawia przed człowiekiem propozycję. Wszystko za wszystko. Moje życie za Twoje życie. Całkowita opieka za całkowite zaufanie. Słyszałem kiedyś taką pouczającą myśl w historii o pewnym wieśniaku, który zobaczył, jak do pałacu dziedzica goście jedli smakowite ciasto. No, udał się tam. Dostał ten przepis i polecił swojej żonie też takie ciasto zrobić. Tylko, że ta żona to była taka słaba kobieta. No i troszeczkę te przepisy. W przepisie pisało kilogram mąki. Ona mąki przemyk. Ona mówi, skąd mam ją tam przemyk mąkę? A wszystko. 5 jajek. Niełatwo być dzisiaj naprawdę katolikiem i człowiekiem wierzącym.
To i przejrzał siostrę Ignacia i takie na koniec opowiadanie. Umarł człowiek, został kawał serca, stanął na sądzie Bożym i w ręku trzymał taką pożółką metrykę chrztu. Jego mniemanie ona miała posłużyć jako paszport, to nie ma ani ustający na granicy. Pracał dokładnie dokumenty i powiedział, że niestety ten dokument jest już przedawniony.